Cześć, idziemy dzisiaj do Victoria Albert Muzeum. Chodźcie z nami. Find the remedy, or would you stay with me now till the morning light? Before you turn away, I just want you to know that I didn't throw your stuff away. Before you make up your mind that I'm nowhere to find, I'm standing right here. I know that I told you we're over, I swear that I'm so. Teraz są trasy pokonamy metrem, gdzie się przesiądziemy na bank. Jesteśmy na stacji Bank i teraz się przesiadamy na stację Kensington. Thinking about the way that you know me. No one ever cared like you care for me. You're such a bright star in the dark space. Victoria, królowa Wielkiej Brytanii, w wieku 18 lat objęła tron i jako młoda dziewczyna, oczywiście niezamężna, cały orszak i cała jej królewska drużyna zaczęli poszukiwać mężczyzny i męża odpowiedniego dla królowej Wiktorii. Królowa Wiktoria nie paliła się bardzo do zamążpójścia, bała się okrutnie, bała się ciąży, a spowodowane to było tym, że poprzedniczka jej, królowa Charlotte, zmarła przy porodzie, a oczywiście się później bała tak samo przytycia, utycia.
ponieważ ona już sama była turbulentna, malutka i bała się strasznie otyłości. Więc oczywiście wszyscy szukali tego kandydata, był między innymi książę Rosji Aleksander. Wszyscy nie odpowiadali. Ona sobie przypomniała o koledze, w cudzysłowie, o młodym księciu niemieckim z dzieciństwa, z którym się bardzo świetnie bawiła. I był tu książę Albert. I co? I to było... Spotkała, jak widziała go jako młodzieńca, bardzo był nieładny. Ale już po 3 latach od ostatniego spotkania, gdy przyjechał do niej, okazał się bardzo interesującym młodym mężczyzną. Czarnek miał czarne włosy, tak jak ona. I to zaważyło między innymi na ślubie z Albertem. Miał, jak to ona określiła, szeroki w barach. Nawet może tak nie określiła, to ja tak określiłam, ale był... No i generalnie wpadli sobie do gustu. I to było... Niby to uchodziło za zaaranżowane małżeństwo, ale to nie było zaaranżowane małżeństwo, ponieważ to ona sobie znalazła ukochanego i było to małżeństwo z miłości. I trwało bardzo, bardzo długo. I później... Co tam jeszcze? No tak w skrócie, nie? To ślub, oczywiście ona była jako panna młoda, pierwsza z pan... Ona może zapoczątkowała ślub w białej sukni. Później zabroniła wszystkim innym kobietom przyjść na ślub w białej sukni. Żałobę, już bardzo w skrócie, bo żałobę po Albercie nosiła 40 lat. No i tyle, nie? Ja nie wiem. Jeszcze dodajmy, że mówimy o tym, bo idziemy do Victoria i Albert Muzeum. Wystawa antycznej rzeźby. Będziemy zwiedzać wystawę sztuki południowej Azji. Coffee young, yeah.
za kulisa. Zwiedzać wystawę historii mody. Caution. Comment hot. 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 You got the gear. They are you got. Caution. Comment hot. Caution, content's hot. You get to give me all you got. Thank you.